Cześć kochani, dzisiaj idziemy nad zalew, tutaj w Żyrardowie. Rzesiek wymyślił jakieś pływanie łódkami, kajakami. Nie wiem, zaraz zobaczymy, o co chodzi. Moja Róża jako jedyna trzyma się obostrzeń. Nosi rękawiczki tutaj, żeby się ochronić przed wirusem. Tak? Najęliśmy właśnie rowerek, Lili z tatą jest gotowa, my z Różą tutaj i z Jaśminą będziemy czekać, a później będzie zamiana, będzie Róża. Ty zamierzasz pływać? Tak, będę skakał na łeb. Zobaczcie, taki samochód, ale ten jest podobno ciężko prowadzić, dlatego bierzemy normalnie tylko rowerek, wiecie, na pierwszy raz, to też nie wiadomo jak dzieci zareagują, więc też trzeba uważać. Daj spokój, tu się nagrywa. Pokaż się, Liduś. No, nie wiem, czy Róża się odważy, bo na razie coś jej się bardzo nie podoba. Chyba nie. O, idzie. Nie chce pływać. No, trudno. Chodź, Róża, do mnie, chodź. Nie, to nie, chodź. Chodź, pokaż się w tym kapoćku. Chodź, pokaż się. Pięknie wyglądasz. Tata płynie sam. Znaczy, z Lili, no oczywiście. No niestety. Róża się boi, tak? Czasami to jest tak, że małe dzieci to tak nie za bardzo. Chcemy zrobić im fajną niespodziankę, frajdę, ale one nie zawsze są chętne na... Trzeba to wyważyć, czy warto tak naprawdę dziecko na pewno ciągnąć i zabierać. Raczej tutaj trzeba podejść do tego bardzo tak na luzaka, czyli jedno dziecko ma ochotę, drugie nie, więc na spokojnie do tego podejść. Czasami się zdarza właśnie tak jak teraz, że dzieci nie mają ochoty i nie, i trudno, jest jak ziewamy, jaka ziewajka. Nie? Nie ziewamy? Róża? Czy jak dostaniesz lody, to poprawi ci się humor? Ale spójrz na mnie, będziesz szczęśliwa? To co, idę kupić lody? Co ja tu mam? Proszę. No już mini uśmiech jest. I udało mi się przekonać, żeby ściągnąć te rękawiczki. To była walka już w domu. Zobaczcie, jakie dziecko odmienione. Jaka radość już jest. Buzia cała brudna. No troszeczkę ten lód jest oczywiście dla niej za duży. Dlatego mama już dla siebie nie brała. To taka porada, że jak kupujecie lody i macie małe dziecko, to często warto kupić tylko dziecku i sobie nie kupować, bo bardzo często te lody później i tak trafiają w wasze ręce. No, a przy małych dzieciach wygląda to tak, że często to jest taka katastrofa, że tu już jest wszystko w brudnych chusteczkach. Tu są już zaświnione spodnie. Całe szczęście mama ma w samochodzie drugie, na wszelki wypadek, gdybyśmy zostali tutaj dłużej. No, a dziecko dostało dodatkowego wafelka. Zdecydowanie, jeśli można, to polecam nie brać w wafelkach, tylko w jakichś pojemniczkach. No bo może to właśnie tak wyglądać. Takie małe dzieci jedzą bardzo wolno. Zdecydowanie lepsze są takie grube wafelki. One się wolniej rozpuszczają, więc są dużo lepsze niż te takie właśnie cienkie. Jeśli można, to bierzcie te duże. Niestety ja nie zwróciłam uwagi, pani mi już nałożyła po prostu w tym właśnie cienkim wafelku. I on się po prostu momentalnie rozpuszcza, więc dla takich małych właśnie szkrabów to ja polecam te takie większe. Podejrzewam, że z 15 minut dziecko już liże tego loda. Zobaczcie, jak to ładnie to wszystko zagospodarowali, cały ten teren. On wcześniej to była góra piachu, a to jest było pole. A teraz to wszystko ładnie wygląda. I wiem, z jednej strony fajnie, jak był taki, mówiąc, taka dzicz trochę. Było na pewno więcej tutaj też i kaczek, i innych zwierząt, roślin. Ale z drugiej strony jest bezpieczniej i wszystko to jest też takie
no, zagospodarowane, że tutaj można teraz różne rzeczy robić, bo tutaj i wreszcie pojawiły się jakieś ławeczki i są też, widzicie tutaj jakieś hamaki, nie wiem, czy uda mi się to przybliżyć. O, są jakieś hamaki, można też pod jakimiś palemkami sobie tutaj usiąść i tam jest trochę piasku wysypanego, więc jest taka mini plaża. No i oczywiście właśnie tutaj kajaki, rowery wodne. Oj, nie widzę w ogóle teraz, tata mi zniknął. Gdzie jest ten tata? Gdzieś tam popłynął dalej, bo ten zalew jest dosyć spory, więc można sobie faktycznie w różne miejsca popływać. No my wynajęliśmy to na godzinkę, tutaj kosztuje to 20 zł. A Jaśmina na pewno jak zwykle naszą wycieczkę prześpi. Taki mały śpioszek. Chyba tam płynie ekipa, tak mi się wydaje. No jest! Odjeżdżają! Nie mogą zaparkować. Tata przyjechał? Tak. Tak, cieszysz się? Brudesku mój? Ślicznie wyglądasz. Fajnie było? Fajnie. No i kończymy nasz pobyt nad zalewem. Życzymy wszystkim miłego weekendu. Buziaki. Pa, pa.